Piotr Barełkowski, gorące pytania. Dziś pytamy, czy lider Agrounii to młody leper. Ze mną w studio Jan Filip Libicki, senator Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Maciej Maciejowski, Konfederacja. Bo drugie pytanie jest takie, czy Kołodziejczak to człowiek Konfederacji? Powiem całą prawdę, zdradzę trochę politycznej kuchni, no w końcu mamy nową jakość w polityce prezentować. Na razie Konfederacji myśmy wiele razy wśród koalicjantów mówili o tym, że przydałoby się nam mocne takie wzmocnienie programowe, merytoryczne i też wejście w pewien elektorat, którym jest polska wieś. Rzeczywiście póki co Konfederacja, zaskoczymy prezentując listy wyborcze jeszcze państwa czymś, ale generalnie rzeczywiście w tych tematach... Niech pan powie od razu, czym zaskoczycie nas. A to w swoim czasie, tego jeszcze nie mogę zdradzić. Kiedy? To kiedy? Za trzy minuty? Nie. Nie, myślę, że w ciągu dwóch tygodni ogłaszając listy wyborcze. Natomiast wracając właśnie do Michała Kołodziejczaka, Agrounia pojawiała się w tych naszych rozmowach jako taki potencjalny partner, do którego warto się zwrócić. I cała historia tego filmiku i zdjęć, które były szeroko komentowane w internecie i w mediach, była taka, że ponieważ Piotr Liroy Marzec, jeden z liderów Konfederacji, zawsze jest na targach w Kielcach, tych targach agro największych w Polsce, kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie tam Michał Kołodziejczak, postanowiliśmy poprosić o spotkanie. Rzeczywiście na targi przyjechał także z Warszawy pan prezes Janusz Korwin-Mikke i do tego spotkania udało się doprowadzić. To nie oznacza, że Michał Kołodziejczak jest człowiekiem Konfederacji, czy że wprost popiera Konfederację, ale rozmowy były bardzo ciekawe i owocne. Głównie przekonuje nas to, że to są przedsiębiorcy, znaczy to są ludzie, którzy naprawdę walczą o uratowanie polskiego rynku i polskiej przedsiębiorczości, czyli coś, co jest bliskie i wolnościowcom, i oczywiście narodowcom w naszej koalicji, więc w zasadzie jest nam bardzo blisko programowo. Oczywiście nie oczekujemy tego i Michał Kołodziejczak mówił, że on będzie popierać tak dyplomatycznie wszystkie siły, które ewentualnie mogą poprzeć ich program, a także nawet na nagraniu, które obejrzeliśmy w poprzedniej części programu, mówił, pokazując Liroya i Korwina, że to są politycy, których trzeba pilnować, ale uważamy, że to jest bardzo ważny ruch, bardzo się z nim liczymy i bardzo chętnie korzystamy z tego wsparcia eksperckiego, które mogą nam zaproponować. Bo, drodzy panowie, polskie rolnictwo to nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Pierwsza polityka rolna w Unii Europejskiej to była polityka rolna, bo chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Unii. Państwo w pierwszej kolejności na to musi patrzeć. Druga sprawa to jest zorganizowanie wsi. Tu też każdy przyzna, że rolnicy w taki sposób, posiadając gospodarstwa indywidualne, tam są siedliska rodzin, organizują polską wieś. No i po trzecie, te płody rolne, te produkty, które oni produkują, oni tworzą, oni uprawiają, to jest koło zamachowe, to jest napęd dla olbrzymiego polskiego przemysłu przetwórczego, który ma 15% w polskim PKB i więcej, i który jest niezwykle ważnym elementem całej polskiej gospodarki przez to. Więc bagatelizowanie tych postulatów, czy traktowanie z pewnym dystansem tylko dlatego, że sami rolnicy są topniejącą grupą, jest bardzo niebezpieczne. I czy PSL właśnie z pewnej już takiej, z pewnego rozleniwienia, można by powiedzieć, z pewnego zbytniego poczucia bezpieczeństwa, nie poszedł właśnie w tym kierunku bagatelizowania tych podstawowych spraw? Absolutnie nikt tego w PSL-u nie bagatelizuje, natomiast dostrzegamy to, że polska wieś się zmienia. Ja to może trochę, temat też związany z wsią, ale trochę obok tego, co pan powiedział. Teraz jest taki czas, kiedy się odbywają wybory sołeckie. Nie wiem, czy pan widział, w mediach społecznościowych jest bardzo dużo informacji o tym, kogo wybrano na nowych sołtysów bądź sołtyski. To są ludzie PSL-u? Znaczy ja bym powiedział tak, to są działacze społeczni, ale jeśli pan zobaczy, co oni robią, jaką kampanię prowadzili i w jaki sposób te wybory wygrali,
to spokojnie moglibyśmy powiedzieć, że to są kandydaci do rad dzielnic w Warszawie, do rad osiedli w Poznaniu i do innych samorządów pomocniczych. To pokazuje, że polska wieś się zmienia, że nie funkcjonuje już według tego stereotypu. PSL to dostrzega i PSL chce reprezentować tą grupę i będzie ją reprezentował. Ja się przewrotnie zgodzę z panem senatorem. PSL już to dostrzegł kilkanaście lat temu. I rzeczywiście jest tak, że z partii reprezentującej rolników zaczął reprezentować pewien układ społeczno-polityczny na terenach wiejskich, a nie wieś. O co chodzi? W momencie, kiedy są gospodarstwa rolne, to bardzo niewielka część ludzi pozostaje w kolejnych pokoleniach na roli. I młody człowiek, już wykształcony, albo wynosi się ze wsi do miasta, albo szuka pracy. I starosta z PSL-u, i marszałek z PSL-u jest jedynym największym pracodawcą w większości regionów. Ja to obserwuję na co dzień w wielu gminach mazowieckich i w województwie świętokrzyskim. Tak tworzy się taki oligopol polityczny i PSL jest w tej chwili reprezentantem urzędników i takich lokalnych układów, a nie rolników. I w tą niszę właśnie wchodzi Agrounia, bo ona reprezentuje rolników. Mówiliśmy sporo o panu Kołodziejczaku i PSL-u. Powtórzę, że pan Kołodziejczak jest moim zdaniem pewnym meteorem, tak jak był Andrzej Leper, jak był Janusz Palikot, chociaż reprezentował inną grupę społeczną, a PSL był, jest i będzie, panie jestem senatorze, przekonany, że osiągnie dobry wynik. Czy Andrzej Leper był meteorem? No przypomnijmy tą postać i porozmawiamy za chwilę. Przypomnijmy postać Andrzeja Lepera. No i oczywiście bohaterowie Platforma Obywatelska. To są mistrzowie w niszczeniu kraju. Innych, lepszych nie ma mistrzów jak ci panowie. Ci panowie wiedzą wszystko najlepiej. Ci panowie, jakim nie pasuje jedna partia, idą do drugiej, tworzą następną, nie odpowiadają za Unię Wolności. Jakim prawem mają odpowiadać? Przecież to nie oni są. Oni są Platforma teraz Obywatelska. Za AWS? Nie. Jakim prawem? Czy oni są Platforma teraz Obywatelska? I tak myślicie, że będziecie dalej ludzi oszukiwać? Że będziecie tak dalej ciągnąć? Panowie, wy się nie boicie tego, że mówi Leper takie słowa. Wy się boicie Lepera i samoobrony. I taka jest prawda. Nic innego. Dziękuję. Piękne słowa. Co tam powiedział jeden z posłów do Lepera, nie wiemy, ale chcę pytać o coś innego panów, bo czy to nie jest pewien jednak mechanizm higieniczny w polskiej polityce? Taki Leper, taki Kołodziejczak mówi to, czego inni nie chcą powiedzieć albo boją się powiedzieć, ale jednak jest to reprezentacja, a może powiedzieć inaczej, swoisty wentyl bezpieczeństwa nawet i reprezentacja dużej grupy społecznej, bardzo niezadowolonej, która w inny sposób mogłaby bardzo niebezpiecznie zadziałać na polskiej scenie politycznej w Polsce. I teraz pytanie, czy ten mechanizm higieniczny, który reprezentował sobą pan Leper i który reprezentuje taką tezę, powiedzmy tutaj pan Kołodziejczak, czy to nie jest właśnie coś zdrowego w polskiej polityce? Wie pan, ja bym powiedział tak, to jest ciekawe porównanie do, jak rozumiem, środka higienicznego tego typu ruchu, bo rzeczywiście jest tak, że ja się tutaj zgodzę, że tego typu ruch zwraca uwagę na pewien problem, który, jak powiedziałem, również w moim okręgu wyborczym występuje. Podałem tutaj przykłady, tak? No ale środek higieniczny ma też to do siebie, że się go używa incydentalnie i moim zdaniem to jest nawet lepsze porównanie, dlatego że tak jak Andrzej Leper był pewnym jednak incydentem na polskiej scenie politycznej, nie pozostał na polskiej scenie politycznej, jak w tej chwili moim zdaniem pana Kołodziejczaka czeka po prostu podobny los. No tak myślę, tak mi się wydaje. No ale jednak Leper zostawił jakieś przesłanie. To, niektórzy tak mówią, że zgładzono go albo że zginął w bardzo niejasnych okolicznościach, w pewnym stopniu jednak potwierdza jego wiarygodność, prawda? On, tak jak tutaj już mówiliśmy w dzisiejszym programie, urwał się w pewnym momencie elitą, które go wykreowały, tutaj było to SLD,
i żył własnym politycznym życiem na własny kredyt. Okoliczności śmierci Andrzeja Lepera rzeczywiście nie zostały przekonująco wyjaśnione, to trzeba sobie powiedzieć. Natomiast mówię, jeżeli nie lubię tego porównania Andrzeja Lepera do Michała Kołodziejczaka, ale ponieważ uparcie do niego wracamy, to powiem tak. Widzę rzeczywiście taką pewną możliwość porównania, że nawet jeżeli to ma potem przemknąć jak tak zwany meteor, jak pan senator powiedział, przez scenę polityczną ugrupowanie całe Agrounia, to jeżeli ma być Andrzejem Leperem, to być może będzie wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy rolnictwa w rządzie Konfederacji. Ja bym sobie tego bardzo życzył. Uważam, że miałby szansę coś dla polskiego rolnictwa zrobić wreszcie po tylu latach tego imposybilizmu, o którym mówiliśmy. Natomiast problem jest i żaden rząd do tej pory nie był w stanie go rozwiązać. Teraz też słyszymy dużo o programach socjalnych skierowanych do różnych grup. Te programy skierowane do przedsiębiorców, które mogłyby częściowo też objąć przedsiębiorców wiejskich, są mocno nieprzekonujące, bo już wiemy wszyscy, że z tymi ZUS-ami i z tymi innymi rzeczami to tak za dużo nie wyszło rządowi. No, a spodziewamy się coraz większych obciążeń fiskalnych, bo tą piątkę Kaczyńskiego trzeba z czegoś sfinansować. Jednak jeszcze chciałbym dwa zdania poświęcić panu Leperowi. Chyba godzien jest poświęcenia w tej rozmowie tych paru zdań. Bo tak jak dziś, kiedyś nazywano na przykład Macierewicza oszołomem. Pamiętają panowie to. A nawet nazywano oszołomem pana Chrzanowskiego z ZHN-u. Dzisiaj postać, ikonę obu stron tej bieżącej barykady politycznej. No ale kimś takim też jest dziś Leper troszeczkę. Przyjrzyjcie się, panowie. On mówił o tych różnych, nazwijmy to, niekonsekwencjach, grzechach Platformy Obywatelskiej i Unii Wolności i Okrągłego Stołu w taki sam sposób, jak dzisiaj to mówi Prawo i Sprawiedliwość. Powiedzmy to wprost. Jak dzisiaj mówi strona rządowa, to on to mówił tuż przed swoją śmiercią, w niejasnych okolicznościach przecież zginął. I to on był takim prorokiem, podówczas odsądzanym od czci i wiary, oczywiście stosującym metody, które nawet dziś budzą duże emocje i są odrzucane przez wielu Polaków, ale jednak to ziarno, które zasiał, dzisiaj jest uznawane przez wielu, o wiele więcej osób, za dobrą monetę. To ja się tutaj muszę absolutnie radykalnie przeciwstawić i zawsze będę się radykalnie przeciwstawiał tego typu twierdzeniom, bo to jest de facto dyskusja o tym, czy ostatnie 30 lat w polskiej polityce gospodarczej to jest sukces Polski, czy to nie jest sukces Polski. Otóż ja chcę bardzo jasno powiedzieć, że to, co w dzisiejszej narracji się przedstawia jako klęskę, jako ruinę, jako zdemolowanie dobrze rzekomo funkcjonujących przedsiębiorstw, jest tak naprawdę sukcesem. I jeżeli dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości może sobie pozwalać na tego typu programy socjalne, to dlatego, że na początku lat 90. był Leszek Balcerowicz, który przeprowadził swoją drastyczną reformę gospodarczą. No to w takim Andrzej razie, Leper jak katon zawsze na końcu swoich wystąpień powtarzał, Balcerowicz musi odejść. I to chcę bardzo jasno powiedzieć i chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeśli państwo uważacie, że zachowywanie państwowych przedsiębiorstw i tej dawnej własności jest czymś dobrym, to proszę popatrzeć na Białoruś. Białoruś idzie dokładnie tą drogą rozwoju. Ja jestem absolutnie wolnorynkowcem, z tym, że na Białorusi ulice są czyste, nie ma meneli, nie ma żebraków i jest bardzo ładnie i naprawdę ludzie są zadowoleni. Wystarczy z nimi porozmawiać, często tam bywam. Natomiast jeżeli chodzi o Balcerowicza i całą tą polską transformację ustrojową, tutaj się, panie senatorze, fundamentalnie nie zgodzimy. Oczywiście. To była klęska, wystarczy pojechać sobie do byle jakiej popegeerowskiej wsi w Polsce. Tutaj trzeba się zgodzić.
zgodzić w pełni z Jarosławem Kaczyńskim, który mówił, że to jest wielki wstyd i wielka hańba dla naszego kraju, że dzieci mdleją z głodu na przerwach. I to jest po prostu to, co się dzieje, to w jaką biedę wtrącono, stosując pseudoliberalne reformy pana Jeffreya Sachsa, to po prostu woła o pomstę do nieba i będziemy się z tego podnosić jeszcze latami. Dlatego tutaj też trzeba przyznać, że Andrzej Leper w wielu rzeczach miał rację, bo on mówił o Balcerowiczu, mówił słusznie o tym, jak zostawiono PGR-y, bo rząd Mazowieckiego nie miał na to żadnego pomysłu. Także no, historia w wielu sprawach Andrzejowi Leperowi przyznała rację. To ja tylko jedną rzecz chcę powiedzieć. Na Białorusi jest lepiej niż na przykład na Ukrainie, ponieważ Ukraina źle przechodzi ten proces, a Polska przeszła go z sukcesem. Przeszła go z sukcesem, choć dziś widzimy, że dawne kraje demokracji ludowej, nasi sąsiedzi, Czesi, Węgrzy, jeżeli chodzi o pewne parametry, są nieco dalej i wcale nie czujemy się dużo przodzie, dużo bardziej w przodzie dzięki temu, co zrobił pan Balcerowicz, ale to może nie jest jedyny element, który zbudował dzisiejszą Polskę. Tym słowem muszę skończyć. Moimi gośćmi byli senator Jan Filip Libicki oraz Maciej Maciejowski, Konfederacja, senator z PSL-u. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl.